Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję gry Latające Burrito od wydawnictwa Rebel. Jest to gra imprezowa od 7 roku życia, 2 do 6 graczy. I zobaczcie, co mamy w środku. Prawdziwe burrito, ale to jest burrito bardzo lekkie. Jak możemy już się zorientować po opakowaniu, my tym burrito będziemy rzucać. Burrito jest wykonane z jakiejś takiej pianki, z jakiegoś takiego bardzo miękkiego tworzywa, zobaczcie. Jest niesamowicie milutkie i mięciutkie i nawet jak będziemy mocno tym burrito rzucać, nic się nie stanie, nic nie uszkodzi nam graczy. Jest strasznie fajne. O, i wraca do swojego kształtu, zobaczcie. Z jakiegoś rodzaju pianki jest wykonane, ale pojęcia nie mam, jak to się nazywa. W każdym razie jest bardzo przyjemne w dotyku i wraca do swojego kształtu. Burrita są przesłodkie i zobaczcie, jak się uśmiechają. No i ten wzrok. Poza tymi przesympatycznymi burritami mamy w opakowaniu żeton zarzuć mi coś. Mamy żetony punktów, o nich za chwilę. Mamy też instrukcję oraz karty do gry, a wszystko jest tak niesamowicie fajnie poukładane w bardzo przemyślany sposób. Nic nam się tutaj ze sobą nie miesza w tym pudełku. Jest bardzo fajna ta wypraska tutaj zrobiona. Bardzo lubię takie gry, gdzie wszystko ma swoje miejsce i nic się ze sobą nie pomiesza. Burrito na pierwszym planie. My się teraz przyjrzymy kartom, których jest całkiem sporo tutaj. Są to karty, którymi my będziemy grać. Każdy z graczy tworzy swoją talię, można powiedzieć, zbiera talię, no może nie talię. Po 3 karty z każdego rodzaju musimy zbierać, aby zdobyć punkty. Są karty pojedynku, wojny, burdy, zobaczcie, ale są też karty różnych niesamowitych zwierząt. Psi rębacz, mroczny leniwiec, o, są tutaj o, rekinopies, pojedynek na burrito, rozlizany pisklak, zobaczcie, jakie urocze. Karty są bardzo wyjątkowe i drugich takich nigdzie nie znajdziecie. No a poza tymi zwierzaczkami, które będziemy kolekcjonować, które będziemy zbierać, o, zobaczcie, mokra kożdża, miałcząca krasula. Są też karty różnych burt, różnych pojedynków na burrito, które też będziemy zbierać. Przed rozpoczęciem gry oczywiście tasujemy karty. Znaczniki obrażeń kładziemy też tak w zasięgu rąk. Burrito też muszą leżeć w zasięgu rąk na środku przestrzeni do gry. Ten znacznik odłożymy, on nam przy rozgrywaniu gier nie jest potrzebny. I teraz tak, tworzymy 2 zakryte stosy, mniej więcej równe. Nie musimy liczyć kart. Rozdajemy każdemu z graczy po 15 kart, ale my też ich liczyć nie musimy, tylko tak mniej więcej. Aczkolwiek sobie tutaj rozdamy ich troszkę. Dobra, powiedzmy, że jest. Każdy gracz ma swój stos kart zakrytych. To są stosy wspólne, ale każdy poza tym ma swój osobny stos. Ten gracz będzie też tutaj miał gdzieś na boczku swój stos. I teraz każdy gracz bierze po 5 kart do ręki do swojego stosu i musi zbierać. Odrzuca kartę, aby wziąć następną. Odrzuca zawsze na stos gracza po lewej stronie i bierze ze swojego stosu karty. Mam już 3 karty mokrej kozy, więc wykładam je sobie na środek i dobieram tak, aby w ręce mieć 5 kart. Mój stos dobierania jest zarazem stosem kart odrzuconych gracza po mojej prawej stronie, czyli tamten gracz do mnie będzie odrzucał swoje karty, czyli jeżeli coś mu nie przypasuje,
odrzuca do mnie. Ta gra nie ma rund. Gramy wszyscy razem i tak samo ten gracz będzie odrzucał karty do tamtego gracza. Nie musi być porządku w tych stosach. Im jest większy bałagan, tym widać, że szybciej rozgrywka się toczy. Odrzucam kartę na stos gracza i biorę. I musimy zbierać po 3 z każdego rodzaju. Jeżeli skończy mi się stos, biorę z którego chcę stosu wspólnego, ale zawsze najpierw odrzucając kartę. Jeżeli na przykład ja zbiorę 3 karty, na przykład burda, nie wiem czy je teraz tutaj odnajdziemy, tak aby były 3 karty burdy. Ich jak widzicie jest dużo mniej, tych kart buritowych, niż zwierząt. Zwierząt jest zdecydowanie najwięcej. Zwierzęta też są mniej punktowane, bo za taki komplet zwierząt dostaje 1 punkt za 3 standardowe karty, za 3 karty bitewne, które również sobie tutaj wykładam, jeśli je nazbieram, dostaję 2 punkty. 2 punkty. Poza tym, wykładając karty burdy, wywołuję burdę pomiędzy graczami po mojej prawej i po mojej lewej stronie. Ci gracze jak najszybciej łapią za burrito i muszą rzucić w przeciwnika. Kto zostanie trafiony, ten bierze do siebie znacznik obrażenia. Znacznik obrażenia to jest w podsumowaniu minus 1 punkt. Jest to niesamowicie dynamiczna gra, niesamowicie przyjemna gra w odbiorze. Zobaczcie te burrito, jakie są słodkie. No nie mogę się nimi nie zachwycać. Są urocze, przecudowne, niesamowicie milutkie. Gra imprezowa, dużo się tutaj dzieje, bardzo dynamiczna, dużo akcji. Wszyscy gramy jednocześnie, wszyscy naraz te karty odkrywamy, odrzucamy, przerzucamy je sobie. Burrito polubiły bardzo moje dziewczyny. No wiadomo, rzucanie, legalne rzucanie w siebie czymś, no chyba nie często się zdarza, raczej unika się takich rzeczy, aby w kogoś czymś rzucać, a tutaj jest to jak najbardziej legalne i tym oto burrito musimy wręcz w tych przeciwników rzucać, musimy w nich trafiać, aby nie tracić punktów, więc jak najbardziej jest to gra, która spodoba się dzieciakom, bo legalnie mogą tutaj w siebie czymś rzucać, a to burrito absolutnie żadnych obrażeń nie zrobi, nawet jak się dostanie nim w buzię, czy cokolwiek takiego, nic się po prostu nie stanie. Więcej o grze przeczytacie na blogu, w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam i zapraszam na playlistę planszówkową oraz na inne filmy, które praktycznie codziennie u nas się nowe pojawiają. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.